Witajcie kochani. Miałam dzisiaj nagrywać dla Was film na temat tego, jak działa węgiel i jak fajnie oczyszcza skórę. Natomiast wyobraźcie sobie, że kręcąc włosy, a zazwyczaj właśnie kręcę je w takiej kitce i potem je sobie po prostu, wiecie, ładnie układam i tak dalej, oparzyłam szyję lokówką 190 stopni. I pierwsze co było, to mój ogromny krzyk i Michał, Michał, ratunku, dawaj aloes. Bo uznałam, że po prostu, no wiecie, to jest jedyny ratunek, żeby tutaj nie było blizny potem, no bo kurde, mieć bliznę na szyi po oparzeniu trochę słabo, nie? Więc wiecie, po prostu krzyk do męża, ratunku, pomocy, dawaj aloes. I od razu szybkie smarowanie, bo masakra. No jak mogłam w ogóle sobie tak zrobić, jak tyle razy kręcę włosy lokówką i nigdy nie ma problemu. Natomiast dzisiaj nie wiem, o co chodzi, ale niestety poparzyłam sobie tą szyję i mnie to strasznie, ale to strasznie boli. I uznałam, że wiecie, nie opowiem Wam teraz o węglu i o jego super działaniu, tylko chyba właśnie o tym aloesie, który mnie uratował przed chwilą i pomaga mi jakoś funkcjonować, bo już uszykowana, wiecie, zrobiony makijaż, kończę włosy i tak dalej. I nagle, kurde, takie coś, nagle oparzenie na szyi. I w sumie uznałam, że to jest taki dobry moment, żeby opowiedzieć Wam o tym, dlaczego ja mam w swojej kosmetyczce aloes, czemu go lubię i jakie są jego działania, które pomagają mi właśnie poradzić sobie z różnymi problemami, które niestety często wyskakują i są niespodziewane, więc mam nadzieję, że mimo tego, że dzisiaj nie mam super ekstra fryzury i mam ogromną bliznę na twarzy, wysłuchacie tego, dlaczego ja akurat polecam aloes i dlaczego on jest dla mnie tak cudowny. No i mam nadzieję, że same zaopatrzycie się w niego, bo naprawdę, uwierzcie mi, uratował moją szyję w tym momencie. Ja posmarowałam swoją szyję tym aloesem, aloesem z Holikaholika. Dlaczego? Dlatego, że on ma działanie kojące, ochładza miejsce, które jest poparzone. Wiecie, jak to jest? Jak się poparzy jakieś miejsce, to po prostu on od razu piecze, od razu boli. Ja moje miejsce, właśnie to oparzenie, smarowałam jeszcze w momencie, kiedy nie było widać tego, że ono jest poparzone, że jeszcze się nie zaczerwieniło. Więc po prostu szybka reakcja i to, że ja już wiedziałam, że mam problem i że oparzyłam sobie skórę, spowodowało, że bardzo szybko zadziałałam tym aloesem, posmarowałam swoją szyję, zrobiłam tak jakby porządek z tą raną, tak? Z tym, co się teraz w tym momencie tutaj na tej mojej szyi dzieje. I zrobiłam to dlatego, że ja nie chcę mieć później jakiejś blizny, ja nie chcę, żeby po prostu było to widać, bo wiem, że to jest takie miejsce bardzo, ale to bardzo widoczne, więc ja zawsze mam w swojej apteczce, w swojej kosmetyczce właśnie aloes, dlatego że kiedy coś mnie podrażnia, powoduje, że wiecie, właśnie się poparzę, czy mam jakikolwiek problem taki z skórą, bo na przykład wyszła mi alergia, to właśnie z takiego aloesu korzystam. I to jest chyba najfajniejszy produkt, który można mieć aloesowy i który bardzo serdecznie Wam polecam, ponieważ mnie naprawdę teraz uratował tą szyję i ja jestem w stanie normalnie z Wami rozmawiać. Natomiast gdybym nie miała tego aloesu, to uwierzcie mi, skręcałabym się z bólu chyba na łóżku, bo tak by mnie to strasznie bolało. Ja wiele oparzeń w życiu przeszłam przez to, że nieraz poparzę się w kuchni, nie dość, że wiele razy poparzyłam się słonecznie i właśnie żałuję, że wcześniej nie znałam aloesu, że nie wiedziałam, że po prostu taki żel aloesowy, tu jest 99% aloesu, czyli bardzo, ale bardzo skoncentrowany składnik, który faktycznie, wiecie, super odżywia tą skórę i pomaga jej się szybciej zregenerować. Ja ostatnio oparzyłam sobie słonecznie ręce i też smarowałam się tym aloesem. Śmiałam się z mojego męża, że się opalił, że nie stosował żadnego kremu do opalania, a ja opaliłam sobie również ręce i miałam ten problem, że po prostu musiałam szybko zadziałać aloesem, bo naprawdę byłoby ciężko. Natomiast dzięki temu aloesowi ta skóra staje się delikatniejsza, ona po prostu lepiej wchłania te składniki odżywcze, które tutaj są w aloesie. No i przede wszystkim są ochłodzone te miejsca, więc to po prostu koi i pomaga sobie poradzić z tym bólem, który niestety pojawia się w momencie właśnie takiego oparzenia. Mam nadzieję, że zaufacie mi i też kupicie taki żel aloesowy i spróbujecie po prostu, jak to u Was działa, czy się sprawdzi, bo u mnie naprawdę, uwierzcie mi, mam ten żel duży
i mam mały i zawsze po prostu staram się nosić w torebce właśnie ten mały żelal, żeby można nim posmarować ręce, można nawilżyć te ręce, można posmarować końcówki włosów, jeżeli macie włosy, które mają tendencję do przesuszania. Można tym aloesem posmarować tak naprawdę całe ciało i odżywić swoją skórę, fajnie nawilżając. Oczywiście pozostawia odrobinę lepką powłokę, ale jest to spowodowane tym, że po prostu zawsze aloes, nawet jak babcia kiedyś rozcinała mi liście aloesu, powodowało to to, że po prostu ten soczek jest odrobinę taki lepki. I ja po prostu ten aloes zawsze ze sobą mam. Teraz jadąc na wakacje do Gdańska też ze sobą zabieram żel aloesowy, bo po prostu nie wyobrażam sobie, żeby go nie mieć w swojej torebce. Tym bardziej jak jestem taką niezdarą. I o, widzicie co się stało. Ja powiem szczerze, bardzo się zastanawiałam, czy nagrywać film teraz z tym moim cudownym wyglądem i oczywiście piękną szyją poparzoną. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy właśnie mogę Wam pokazać nawet, jak działają takie żele, ponieważ ja mam tu ogromną warstwę aloesu nałożoną po to, żeby tą skórę szybko zregenerować, żeby ją ochłodzić, żebym ja była w stanie funkcjonować, bo naprawdę, jakbym nie miała tego aloesu, to leżałabym, jadła chyba lody i cały czas sobie przykładała coś zimnego, bo wiem, żebym nie wytrzymała. Oprócz żelu aloesowego korzystałam jeszcze z pianki aloesowej do mycia twarzy. Ja właśnie wykończyłam taką piankę i testuję kolejny produkt, natomiast muszę Wam powiedzieć, że dla cery suchej, wrażliwej, z tendencją do przesuszania się, taki żel aloesowy jest rewelacyjny, bo super odżywia skórę, bardzo mocno ją, wiecie, doczyszcza czy z makijażu, czy z jakichś innych zanieczyszczeń, a do tego powoduje, że ta nasza skóra staje się bardzo delikatna, miękka, no i przede wszystkim nie jest przesuszona, co często niestety żele i mydła mogą robić przy cerze suchej. Dlatego ja powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo polubiłam tą piankę. Używałam jej bardzo długo, bo jest bardzo wydajna. Jest bardzo, bardzo delikatna, bardzo wydajna. Używam ją wraz z Foreo i naprawdę bardzo mocno ją polubiłam. I sądzę, że jak skończę moje jajeczko, które teraz testuję, to na pewno do niej wrócę. Natomiast jest to bardzo dobry produkt aloesowy, który serdecznie Wam polecam i sądzę, że jeżeli go spróbujecie, to na pewno, ale to na pewno do niego wrócicie. Przy suchej skórze bardzo ważne jest nawilżenie, szczególnie teraz latem, kiedy jesteśmy wystawione na ekspozycję słoneczną. Uwierzcie mi, że ja naprawdę bardzo często mam problem z tym, że moja skóra jest bardzo przesuszona. Staram się cały czas nakładać na nią maseczki, odżywiać ją jak najbardziej mogę. Szczególnie teraz na przykład, kiedy mam duży makijaż, to wiem, że jak wieczorem go zmyję, to po prostu bardzo mocno oczyszczę moją skórę i nałożę taką maseczkę aloesową. Dlaczego? Dlatego, że maseczki... O, tam jedna z pana. Dlatego, że maseczki aloesowe działają bardzo dobrze na skórę. Dają jej wytchnienie, sprawiają, że ta skóra po prostu mocno się odżywia, nawilża. No i oczywiście, wiecie, odżywia, bardzo mocno odżywia skórę. Nawet jeżeli macie alergię na jakiś produkt i ta skóra Wam się zaczerwieni, kiedy położycie taką maskę aloesową, nie dość, że skóra Wam się bardzo ładnie ochłodzi i spowoduje to, że po prostu lepiej ukoi tą naszą skórę podrażnioną właśnie na przykład po kąpieli słonecznej czy po jakiejś alergii. Ja serdecznie Wam mogę polecić te maski, bo mamy i maski z Tony Moly i z Holika Holika, które naprawdę rewelacyjnie się sprawdzają, szczególnie u osób takich jak ja z bardzo bladą karnacją, które właśnie teraz w okresie letnim mają problem z przesuszeniem się skóry, z tym, że ta skóra jest narażona na promienie słoneczne i nie zawsze jest ta możliwość, żeby filtrem się ochronić. Więc mam nadzieję, że spróbujecie te maski, zobaczycie jak u Was się sprawdzą. Ja naprawdę dzisiaj wieczorem będę jedną z nich stosować i Wam na pewno to pokażę na Instagramie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest jeszcze jeden hit, który uwielbiam i który zawsze mam ze sobą w swojej kosmetyczce, szczególnie jak dziś wyjeżdżam. I nie są to maski aloesowe, a plastry aloesowe. Czyli takie plastry, które nakładamy w dowolne miejsce. Może być na przykład na dekolcie, kiedy się spieczemy. Może być tak jak tutaj na szyi. Ja zaraz otworzę tą maskę, wytrę oczywiście to wszystko i wrócę do Was już z nałożoną maseczką właśnie na tą moją ranę,
żeby pokazać Wam, że to naprawdę działa. I ja, mimo tego, że oparzyłam się około pół godziny temu, naprawdę bardzo mocno nawilżam to miejsce, stosuję aloes, żeby ta skóra wróciła do normalności. I właśnie te plastry, w momencie kiedy się oparzycie, nawet na nosie słonecznie, czyli macie jakieś miejsca takie, które bardziej sobie spieczecie, jak dekolt często można sobie spiec, to właśnie te plastry super działają. Są bardzo fajne, kwadratowe, można je nałożyć na każde miejsce i ja właśnie zaraz to zrobię. Nałożę plaster i zaraz do Was wrócę. Kochani, mam już otworzone tutaj te plastry aloesowe. No i zaczynamy je nakładać. Pokażę Wam, jak one wyglądają w środku. No i nałożę je na swoją szyję. Te plastry wyglądają tak. Ja je trochę przesunęłam, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. I właśnie będę nakładać taki plaster. Zaraz do Was wrócę z przybliżeniem tego, jak on wygląda na mojej ranie. Tak wygląda plasterek nałożony na moją ranę. Jest bardzo delikatny, żelowy, praktycznie go nie widać. No i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie działa. Jest bardzo, ale to bardzo delikatne. Kochani, to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmie. Chciałam Wam pokazać, że aloes naprawdę działa. Bardzo fajnie odżywia skórę. No i pomaga jej się zregenerować właśnie w takich trudnych momentach, jak choćby ten, kiedy ja właśnie mam poparzenie od lokówki, co brzmi bardzo śmiesznie. Natomiast jest bardzo, ale to bardzo bolesne. Mam nadzieję, że Wy także opatrzycie się właśnie w te produkty aloesowe. Spróbujecie je używać u siebie i dacie mi znać, jak u Was się sprawdziły. Wiem, że bardzo wiele osób już korzysta z tych żeli aloesowych, z różnych produktów z aloesem. Jestem bardzo ciekawa Waszej reakcji, ponieważ jak widzicie, no u mnie jest ten problem, że mam w tym momencie poparzoną szyję i staram się jakoś sobie z tym poradzić. Więc dajcie mi proszę znać, jak to jest u Was, czy korzystacie z produktów z aloesem. Mam nadzieję, że film, mimo tego, że trochę smutny z powodu mojego poparzenia szyi, Wam się podobał i dacie łapki w górę. Natomiast bardzo cieszę się, że mogłam Wam trochę więcej opowiedzieć o aloesie, opowiedzieć, jak to u mnie wygląda, no i pokazać, że faktycznie ja stosuję sama aloes i mam nadzieję, że i u Was się sprawdzi. Więc dajcie proszę znać, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa Waszych opinii. Trzymajcie się ciepło, buziaki!